'cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. Tak się zastanawiam, czy wy też tak macie, że każdy moment, ważna chwila w waszym życiu, wspomnienie, wakacje, etap, który gdzieś tam był w przeszłości i się zakończył, niesie ze sobą jakiś zapach. U mnie właśnie tak to wygląda, że generalnie wszystkie chwile wspomnienia są niesamowicie mocno uruchamiane, gdy poczuję zapach z tamtych chwil. Czy to będą perfumy, czy to będzie świeca zapachowa, to od razu mam taką retrospekcję wszystkich zdarzeń, które działy się w tamtym czasie. Na przykład, gdy byliśmy na pierwszych wakacjach z Mikołajem w Albanii, kojarzy mi się niesamowicie zapach perfum Made in Lab i to jest numer 70, który nam towarzyszył przez całą Albanię i to był taki główny zapach naszych jakby pierwszych wakacji z Mikołajem. Jakby wąchając je, przywołuję sobie w głowie wszystkie wspomnienia, które towarzyszyły podczas pierwszych wakacji, właściwie za granicą, podczas pierwszego lotu samolotem, te wszystkie emocje, są zamknięte w tym flakoniku perfum i uwielbiam do nich wracać. Natomiast jestem ciekawa, czy wy też tak macie. Na przykład, gdy mój Krzyś poprosił mnie o rękę, to towarzyszyły nam, takie perfumy Versace Bright Crystal. I to jest idealnie numer 14 właśnie w Made in Lab. I zaopatrzyłam się w taką małą perfumetkę, żeby po prostu wrócić do tamtych czasów. Właśnie przychodzę do was z lokowaniem perfum w odniesieniu do takich momentów, ponieważ zbliżają się walentynki, więc fajnie byłoby uruchomić nasze myślenie, wspomnienia i jakby zapamiętać ten dzień z jakimś konkretnym zapachem. I jak wcześniej wspomniałam, tutaj mam dla was markę Made in Lab, która towarzyszy mi już od kilku lat i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Perfumy są inspirowane najdroższymi markami, najbardziej ekskluzywnymi, drogimi, na które generalnie nie jesteśmy w stanie sobie do końca pozwolić, ponieważ taki jeden flakonik 100 ml w jakimś tam sklepie jakiejś konkretnej marki potrafi kosztować nawet 600-700 zł. Tutaj możemy go dostać za 4 dyszki. Możemy tych perfum mieć różnych bardzo wiele. Nawet gdy nam się znudzą, no to bez problemu nie ma takiej straty jakby finansowej. I odnośnie takich zmiany perfum, nie wiem czy wy lubicie mieć różne perfumy u siebie w kosmetyczkach. Ja jestem z tych osób, które lubią mieć perfumy na różne okazje. Wieczorem inne, za dnia inne, gdy jadę do rodziców inne, gdy jadę na randkę inne, na zakupy całkowicie inne, gdy na zewnątrz jest ciepło, to wolę lżejsze zapachy, gdy na zewnątrz pada śnieg, wolę takie zapachy otulające, ciepłe, słodkie. Możecie mieć kilka, nawet kilkanaście zapachów zamknięte w takich małych perfumetkach, które możecie ze sobą wziąć do torebki. Włożenie takiego flakonu do torebki no bywa uciążliwe, oprócz tego on sam w sobie jest ciężki, no bo 100 ml płynu plus jeszcze szklane opakowanie trochę sobie waży. Natomiast taka perfumetka zmieści się w każdej nerce, małej torebce i możecie odświeżać w ciągu dnia zapach na nowo. Zbliżają się walentynki, taka opcja też będzie fajna, żeby wsadzić sobie w małą randkową torebkę, żeby w ciągu wieczoru poprawić swój zapach i wejść z taką świeżością na randkę. To też będzie fajny prezent. No niekoniecznie dla tej drugiej osoby, może właśnie dla was samych. Na stronie Made in Lab znajdziecie aktualnie walentynkowe promocje, więc bardzo serdecznie was zapraszam. Wiem, że wiele z was kupiło te perfumy i jest z nich niesamowicie zadowolona.
dzięki czemu rośnie aż moje serce, bo jestem tutaj niesamowicie szczęśliwa, że mogę Wam polecać perfumy, mogę Wam polecać marki, które u Was się super sprawdzają. Zawsze pytacie mnie, jak wygląda trwałość tych perfum. Niektóre zapachy utrzymują się nawet 2 dni. Załóżmy, jak popsikam ubrania, nawet jak wrzucam je do prania, ja dalej czuję perfumy. Niektóre są po prostu słabsze, że utrzymują się te kilka, na przykład 6 godzin w ciągu dnia i trzeba je po prostu poprawić. Ale tak jak mówię, to wszystko jest zależne od zapachu. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że Wam te perfumy odpowiadają, że często z nich po nie sięgacie i się sprawdza, po prostu się sprawdza. Także to jest miód dla mojego serca i w ogóle moich oczu, gdy to czytam. Wpadajcie na stronę, bo naprawdę warto. I niech te walentynki, niech ten luty, niech ten początek roku będzie pod znakiem jakiegoś zapachu. I koniecznie napiszcie w komentarzu, jaki to będzie zapach u Was. Dzień dobry, proszę Państwa, zapraszamy na gotowanie z Mikołajem. Ketchup. Będziemy gotować razem? Co robimy dzisiaj? Powiedz, hot dogi robimy. Dobra, zaraz otworzysz. A możesz powiedzieć hot dog? Hot dog. Dobrze, było. Tak, będziemy robić tak. Udało się otworzyć? Ja. Będziemy polewać hot dogi ketchupem. Nie, ja jestem za tym, żeby najpierw spróbować ogórków przez pomyłkę. Kupiłem ogórki, już zaraz Wam pokażę, ogórki z miodem. Jestem strasznie ciekawy, jak będą smakować i chcemy je dać do hot dogów. Ale ostatnio na Instagramie widziałam, że to jest hit. Polewanie ogórków korniszonych miodem, takim wiecie, zwykłym, więc... Sprawdźmy to. I co? Całkiem fajne. Porównywalnie dobre jak te z chili. Smakuje Ci, Mikołaj, woda z ogórków? Chcesz am? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Ale w ogóle ja nie czuję tego miodu jakoś tak. Nie, po prostu są na słodkie. Ale nie czuję, żeby one były jakieś bardzo słodkie, ultra słodkie. Dobra. Okej. Także jak ktoś, gdyby to chciał spróbować ogórków, to polecamy, żeby sobie spróbował. Tak, to jest fajna alternatywa, bo my bardzo lubimy ogóreczki takie małe z chili. Ale nie każdy lubi takie pikantne i ostre. Więc jeżeli ktoś nie lubi pikantnego, ostrego, to będzie mu smakować. Trzeba to mi inaczej otworzyć, bo... Polewiliśmy na pierwszej czynności otwieranie pałek. Tak, ty będziesz wyciągał. Proszę bardzo. Wkładamy parówki do... To są wyselekcjonowane parówki. Raz. Ile parówek? Dwa. Powiedz dwa. Trzy. A ty chcesz je ładnie ułożyć. No tak, trzy. Muszą być ułożone, powiedz, nie mogą leżeć byle jak. No, następna paróweczka, wkładaj. Tak. Widzisz to? Ta będzie twoja, Mikołaj. Okay. A ona się nie mieściła, tak? Ale dobra. Ona tutaj, wiesz, uderzała pewnie o kraj garka i trzeba było ją ugryźć. Tak jest. No. Jaka była ta parówka? Cztery? Chcesz jeszcze jedną? Teraz ketchup, co? Zaraz będzie ketchup. Najpierw parówki. Zaczynamy parówki brudne. A twarz pełna parówki, to co on już będzie robił? Gotował dalej. Nie wiem co tu. A, zjadł parówkę, to teraz musi keczupek sobie. Dobry? Okej. Mniam! Daj jeszcze jedną parówkę. Ale nie nadgryzaj każdy. Nie mogę. Dobra. Okej, czyli te dwie nadgryzione są twoje. To jest cebulka. Chcesz spróbować cebulki? Spróbuj. Nie tu. To jest do buzi. Am-am. Spróbuj am-am. Tu. Chcesz spróbować am-am? Oj, mama, te... Może niech sobie zostanie na spokojnie, nie? Aha, trzymasz kran, żeby nie uciekł. Dobrze, dziękuję. Super.
Super! Grajmy. Ok, pakujemy te wszystkie parówki ponad gryziane i nie. Wyciągniemy buły. Czas na buły! Jeszcze jedno? Dobrze, to jeszcze jedno. To tak, tak trzymaj i mocno. Spróbujesz? Tu, tu. O, brawo! Wyciągamy buły. Jakie mięciutkie te buły. Zobacz. Niam, 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 niam. Zjesz taką bułę. To może... Mięciutkie? Dobra. Zostawmy je na chwileczkę, żeby w środku była paróweczka. Wtedy będą smaczniejsze, wiesz? Wyrzucimy to. Mniam, mniam. To jest cała twoja. Wiedziała, że tak zasmakuje, wzięła dwie paczki. A to masz tylko jedną paczkę? O. Zaraz będzie ham. To złóżmy najpierw bułę dla Mikołaja. Tak, bo my zrobimy Mikołajowi trochę inaczej. Bo Miki dostanie do środka trochę keczupu. Tak, Mikołaj je keczup. To jest twoja buła. Dobra, bo ma zrobi szybko nam też i będziemy robić Tyż wyciągał. To chcesz do swojej bułeczki też takiego ogóreczka? Ej, Jezu, mama za dużo dała, to jest za dużo ogórów. Nikt nie lubi za dużo ogórów! Dobra, teraz potrzebujemy poparówę dla taty. Ciach! Oj, ogórek wylądował w wodzie. Cebulka, tak. Patrz, jakiego tata ma hot doga, proszę bardzo. Lecimy z kolejnym. Tu jest produkcja, my to robimy szybko, my to robimy pięknie, my potrafimy i my byśmy tutaj mogli mieć budkę. Proszę Państwa, tak wyglądają hot dogi stworzone we współpracy dwóch najlepszych kucharzy, mianowicie mamy i syna. W każdym domu jest dwóch albo nawet trzech takich kucharzy, bo jeszcze wlicza się tak. Popatrz Mikołaj. Tak, chwyć w rączki, trzymaj, trzymaj i amuj. No i jemy. Kurde, wszystko mi zwyleciało. Daj mu ubranka. Nie wiem, też to słyszałam. Nie taki. Być może, ale już go otwieram. Aha, czyli jeden. No to ty. O nie! Kurde, czemu tego nie nagrywałam? Jestem mistrzem, mnie ominęło. Tylko rękę mam brudną. O Jezus, depłam na to. Ej, ojej, ojej! Siana też. Siana też? O, to jest grube. To jest... nie no, my mamy taki chill do takich rzeczy, no. Ściana zeszło? Zeszło? Zeszło, bo tu mamy te myjące się ściany. Tak to jest, jak się trzyma koktajl, który jest ważny 3 dni, 10 dni. Aha, to ty dalej jesz? Ja myślałem, że to skończyłeś jeść. Bo patrzcie, jak Mikołaj pięknie rozdrobnił bułeczkę. Idealnie. Podzielisz sobie na mniejsze kawałki. Teraz będziesz jadł co kawałek, tak? To sobie będziesz brał. No, super. O. To ja ci tego nie sprzątam, skoro... Skoro tak. No chyba tak. No po prostu jaki ojciec, taki syn! Okej, zrobiłem kółko, tata twoja kolej.
Chodź mi Koś, robimy ciasto na pizzę. Marta idzie do was nagrywać odcinek nowy. Ten odcinek będzie o Sinseju, o ubraniach Sinseja. Kupiła ich tyle, że myślałem, że zginę, gdy je tu niosłem, bo było tak ciężko, że kurier jak wyciągnął paczkę, tak mu się auto podniosło. Bo Marta w Sinseju zamówiła również dywan. Dywan? W Sinseju mają dywan? Wszystko mają. Nie wierzę, że mają ten dywan. Serio? Mają. Thank you.